Klienci nie są zaskoczeni samym faktem, że za kierownicą siedzi kobieta, czyli ja. Jest to dla nich dosyć miłe takie zetknięcie i niespodzianka. I bardzo fajnie reagują kobiety, szczególnie, które podchodząc czy wchodząc do samochodu mają wręcz takie euforyczne podejście: o, kobieta jest super, będziemy mogły sobie porozmawiać. I nie jest to jakby mężczyzna, który no, stereotypowo dominuje w tym zawodzie. Bywają takie sytuacje, które są zaskakujące. Faktycznie. Większość jakby jest życiowych, więc tutaj niespodzianek żadnych nie ma. Może bywają bardziej takie nietypowe zlecenia. Typu na przykład pani, która się zatrzasnęła u swojego chłopaka w mieszkaniu i nie mogła wyjść, więc musiałam z innego miejsca klucze odebrać, zawieść, otworzyć ją i wyszła. Z mniej może takich sympatycznych sytuacji zdarzają się takie podczas kursów nocnych. Jeżeli na przykład, i to może być bardziej zaskakujące, jeżeli na przykład trzeba klientowi poszukać w nocy hotelu, czy też towarzystwa do spędzenia miłego czasu. Jakichś większych niespodzianek nie ma. Może trudniejsze sytuacje należy w jakiś sposób rozładowywać i na bieżąco jakby trzymać rękę na pulsie, jeżeli ktoś jest, zwłaszcza po alkoholu, jeżeli ktoś jest zbyt rozmowny, czy też prowadzi do innych, że tak powiem, rzeczy, ale no, to wszystko jest do opanowania.